Marcin Cejrowski, redaktor naczelny serwisu Plejada. Witam we fleszu celebryckim Ekstra. Fanki nazywają go dziubasem. Nie ma dnia, by któraś z nich nie zaproponowała mu randki lub przynajmniej kanapek z dostawą do domu. Nie da się ukryć, że Patryk Pniewski nie ma lekko. Adoracja fanek bywa męcząca do tego stopnia, że czasami młody aktor musi chować się przed nimi w krzakach. Ale to nie tajemnica, bo Patryk mówił o tym już wielokrotnie. A co zdradził tylko Plejadzie? Zapraszam już teraz na rozmowę Ani Matusiak z gwiazdorem serialu Pierwsza Miłość. Jest młody, zdolny i ambitny. Czy to recepta na sukces? Czas pokaże, może już pokazał. Patryk Pniewski, cześć. Cześć. Może już pokazał, bo już jesteś też sławny. O sławie porozmawiamy, ale najpierw, zgodnie z tradycją, co powiesz tylko Plejadzie? Właśnie tak się zastanawiałem, jak mnie uprzedziłaś, żebym sobie pomyślał, co chciałbym powiedzieć tylko Plejadzie. I wiesz co, ja nie mam takiego, jakichś takich tajemnic może życiowych, ale chyba nigdzie jeszcze wcześniej nie mówiłem tego, że mam tutaj sztucznego zęba. Naprawdę? Tak, faktycznie. Jest sztuczny, nikt tego wcześniej nie zauważył. Co nawywijałeś? Z kim się biłeś? W wieku 14 lat zostałem napadnięty. I tak, skradziono mi telefon, podbiegł do mnie... No, jakiś taki większy mężczyzna wtedy ode mnie, dorosły, uderzył mnie w twarz, wybił mi zęba i zabrał mi telefon. O matko, to parszywa historia. Tak. Bo myślałam, że ma coś związek z tym, o czym mówiłeś już też w wywiadzie, więc pozwalam sobie powrócić do tematu, że podobno ty byłeś upokarzany i źle traktowany przez rówieśników, bo nie wyglądałeś kiedyś tak dobrze jak dziś, to prawda? Znaczy upokarzany, wiesz, tak jak to w szkole bywa, no, dzieci bywają okrutne. I po prostu, no, tak jak chyba każdy z nas doznał jakiegoś tam wyśmiewania się kolegów z jakiegoś tam tytułu, u mnie to było akurat na tle tuszy, więc... Niesamowite. Nie wyglądasz na kogoś, kto kiedykolwiek mógłby mieć problem z tuszą, pomijając, że to żaden powód do wyśmiewania się. Wiesz co, u mnie dość późno wykryto niedoczynność tarczycy. I to u mnie z tego wynika, że ja do tej pory się leczę, bo to już jest choroba na całe życie. No tak. I mi właśnie, kiedy pojechałem badać się, trafiłem do szpitala za to pobicie, to wykryli mi przypadkowo to niedoczynność tarczycy, więc nic nie dzieje się bez przyczyny. Nic nie dzieje się bez przyczyny. To prawda, wierzysz w takie rzeczy? Oczywiście, że wierzę. Wierzę w karmę i wierzę w siłę przyciągania. Ja też. To, co dajemy, dostajemy to wszystko samo. Wszystko po coś. Twoje słoneczka, co to pewnie dzisiaj też już pod redakcją siedzą i czekają na ciebie. Młode dziewczyny, piszczące, chcące, żebyś spojrzał na nie chociaż, a autograf to już na pewno. Czy to nie psuje trochę młodego mężczyzny? Mimo wszystko nie masz poczucia, że nawet jeśli bardzo panujesz nad sodówką, to siłą rzeczy, jeśli codziennie słyszysz: Patryk, kocham cię, bądź ze mną, to da się przejść obojętnie? Wiesz co? Ja tak całe życie mam, że ja nie patrzę na opinie innych ludzi i jakoś tak nigdy nie patrzę w tył i nie patrzę, z kim konkuruję albo, nie wiem, staję na przykład na casting. Zawsze patrzyłem się na siebie, jestem bardzo krytyczny w stosunku do siebie. Mogę dostać 1000 komplementów, a dostanę jeden jakiś komentarz negatywny w jakimś tam stopniu, na różnej płaszczyźnie może, czy to aktorskiej, czy to tam z mojego wyglądu, i tym się bardziej chyba przejmę niż jakimiś, i to takie rzeczy bardziej sobie biorę do serca niż jakieś komplementy. To fajnie, to dobrze, że tak mówisz. Powiedziałam te twoje słoneczka, żeby było jasne, to są słoneczka Pniewskiego, tak się nazywa fanklub naszego ale dzisiejszego gościa. Ale to nie jest gościa. To, jak to, co wszyscy myślą. Ja nic nie pomyślałam. To nie jest dlatego, że to jest, bo wszyscy jakby, wszystkim się kojarzy z jednym te słoneczka, nie wiem czemu. Nie będziemy wyjaśniać. Nie, no ja po prostu, wiesz co, tyle tych dziewczyn przychodziło do mojej szkoły teatralnej, bo wtedy to było jakoś tak na trzecim roku to się zaczęło, że ja nie byłem w stanie zapamiętać ich wszystkich imion i do każdej dziewczyny mówiłem Słońce i one na Facebooku i na innych social mediach pisały: mówił do mnie Słońce, mówił do mnie Słońce, i powstało Słoneczko Pniewskiego. I tak ci to weszło w krew, że proszę państwa, muszę wam to powiedzieć. Wczoraj rozmawiałam z Patrykiem, powiedziałam: przygotuj jakąś historię, którą opowiesz tylko nam, a ty powiedziałeś: już mam Słońce. A no właśnie. Także ja poszło. Tak po prostu mówię. Tak po prostu mówisz. Dlatego zapytałam, czy to nie psuje młodego mężczyzny. Trochę.
taka ilość dziewczyn, ale skoro mówisz, że nie, chcę w to wierzyć. Nie, ja wiesz co, jeżeli jestem popsuty, to już musiałem być na wstępie, bo ja bardzo mocno stąpam po ziemi, mam bardzo mocno wybudowane światopoglądy, ale nie to, że ja nie przyjmuję jakby innych, tylko jakby jeżeli ktoś mnie w stanie jest przekonać do jakichś tam różnych rzeczy, to jakby jeżeli to jest podparte jakimiś argumentami i faktami, jestem w stanie przyznać mu rację. Oby. Tak dalej. Przeprowadziłam się na strzeżone, oddalone od centrum osiedle. Naprawdę tego wymagały, widzisz, wrócę do twoich słoneczek. Znaczy, tak cię osaczały w którymś momencie życia dziewczyny, że musiałeś się przeprowadzić? Wiesz co, osaczały, nie wiem, czy to nie jest, to jest chyba jakieś złe słowo. To bardziej nie zdawały sobie sprawy z tego, że idąc za mną i mnie śledząc do mojego domu, a potem przesiadując pod moimi oknami, przekraczają pewną sferę mojego komfortu i prywatności, które mi przeszkadza. Musiałem po prostu bardzo klarownie i jasno postawić pewne granice, gdzie jestem ja sam dla siebie i jest moje życie prywatne, a gdzie jestem dla fanów i dla ludzi i dla, tak jak mówisz, moich słoneczek. A to prawda, że jedno z tych słoneczek ci się oświadczyło? No nie jedno już. Naprawdę? Tak, ale faktycznie pamiętam taką sytuację, że jedna z dziewczyn, bo wszyscy sobie wyobrażają, że moi fani to tylko jacyś młodzi ludzie. Nie, na grupie słoneczek już chyba mam piątą dziewczynę w ciąży, obecnie pięć ciąży, więc to jest... Czyli kobiety, które mają rodziny, tak, domy, a jednak... po tańcu z gwiazdami, wiesz, jakby mój target i moja grono fanów troszeczkę się powiększyło i przedział wiekowy również się powiększył. Od nastolatków, które już miałem, teraz doszły babcie, plus młode mamy z dziećmi, mężczyzn jeszcze tam nie mogę do siebie chyba z tego, co czytam w komentarzach w internecie. Może kwestia czasu, poczekajmy, spokojnie. Znaczy kwestia czasu, myślę, że po prostu chodzi o moje włosy, bo cały czas im krytykują moje włosy, tak. Nie wiem, po prostu niby kolesie, niby się nie interesują takimi rzeczami, a zwracają uwagę na moje włosy. Akurat no to właśnie panowie. Z wami to tak jest. No właśnie. A ty już znalazłeś tą jedyną? Wiesz co, spotykałem się teraz przez ostatni czas z jedną dziewczyną, no ale jakoś tak wynikło, że I'm still single. Okej, jest jeszcze chwila. Spokojnie. Co ma być, to będzie, a ta jedna jedyna pewnie gdzieś tam czeka i być może wcale do tych słoneczek nie należy. O czym marzysz na koniec, krótko? Marzę o tym, żeby być szczęśliwy. Niech ci się spełniają wszystkie marzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Aniu.